Szanowni Państwo, od wielu już lat spotykamy się podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji święta naszej uczelni. Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe, bowiem obchodzimy pierwszy jubileusz naszego święta. Dzisiejsze obchody są 10. w historii naszej Alma Matris. Drodzy Państwo, życzę, aby udział w obchodach święta naszej Alma Matris spełnił Państwa oczekiwania i na długo pozostał w Państwa pamięci. Obecnie odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie budynkowi P4 imienia profesora doktora habilitowanego Zdzisława Zagrobelnego. Proszę o zabranie głosu pana profesora doktora habilitowanego Marka Woźniewskiego. W historii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wiele osób zapisało się złotymi zgłoskami, ale wśród nich są szczególnie zasłużeni, których wkład w rozwój naszej uczelni był wyjątkowo ważny. Niewątpliwie należy do nich pan profesor Zdzisław Zagrobelny, jedyny w historii naszej Akademii rektor, który swoją funkcję sprawował przez 4 kadencje. Te kadencje były niezwykłe, tak niezwykłe, jak niezwykłym człowiekiem był pan profesor. W tym czasie Wydział Wychowania Fizycznego uzyskał prawa akademickie, stając się w pełni samodzielną jednostką, a Wydział Fizjoterapii, którego jednym z inicjatorów utworzenia był pan profesor, uzyskał prawa do nadawania stopnia naukowego doktora. Otworzyło to nowy rozdział w historii naszej uczelni i pozwoliło na jej prężny rozwój. Ten okres sprawowania funkcji rektora przez pana profesora Zagrobelnego, to także okres bardzo dynamicznej rozbudowy naszej uczelni, która wzbogaciła się o wiele nowych obiektów. Pan profesor wpisał się na stałe w historię polskiej i światowej rehabilitacji jako jeden z pomysłodawców wykorzystania temperatur kriogenicznych w fizjoterapii oraz twórca polskiej szkoły krioterapii, będąc niekwestionowanym autorytetem w tym zakresie. W uznaniu ogromnych zasług profesora dla Akademii, ale także nauk o kulturze fizycznej, wyróżniliśmy go najwyższym honorem naszej uczelni, laurem akademickim. Zastanawialiśmy się na Wydziale Fizjoterapii, jak jeszcze możemy wyrazić naszą wdzięczność i zachować pamięć o tym wyjątkowym człowieku. Doszliśmy do wniosku, że najbardziej odpowiednim, symbolicznym tego wyrazem będzie nadanie budynkowi, który jest siedzibą Wydziału Fizjoterapii imienia profesora Zdzisława Zagrobelnego. Obecnie będzie miała miejsce uroczystość odnowienia immatrykulacji studentom, absolwentom uczelni sprzed bez mała pół wieku. My, rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, działając na mocy prerogatyw powierzonych nam przez Wysoki Senat i prześwietnych elektorów, uroczyście poświadczamy, że występujący tu w roku pańskim 1962 rozpoczęli nauki w szkole naszej, które pomyślnie ukończywszy, dyplom jej ukończenia otrzymali. Mocą berła rektorskiego niniejsze dyplomy powtórnie uwierzytelniamy, a ich właścicieli w poczet zasłużonych pionierów Alma Mater zaliczyć postanowimy. Przystępujemy do promocji na stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Ślubuję uroczyście, że zawsze będę postępować tak, jak tego wymaga godność nadanego mi stopnia doktora. Ślubuję uroczyście, że w miarę moich sił będę przyczyniać się do rozwoju i upowszechniania nauki. Ślubuję uroczyście, że zawsze i wszędzie dbać będę o dobre imię Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, której uzyskałem zaszczytny stopień doktora nauk o kulturze fizycznej i że w razie potrzeby służyć jej będę pomocą według moich możliwości. W roku akademickim 2011-2012 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu promocję na stopień doktora habilitowanego otrzymała jedna osoba. Proszę o wręczenie dyplomu pani doktor habilitowanej Barbarze Dudzie, która na podstawie rozprawy habilitacyjnej pod tytułem Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna a komponenty morfologiczne u osób w wieku średnim oraz całokształtu dorobku naukowego i pomyślnie zdanego kolokwium habilitacyjnego uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wręczenie medali proszę wicewojewodę dolnośląskiego, panią Ewę Mańkowską. Złoty medal za długoletnią służbę otrzymują
pani dr Sylwia Toczek-Werner, pani Krystyna Gus, pan Adam Krawczyk, pan Jerzy Markiewicz, pan Jerzy Tauer. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej mam zaszczyt odznaczyć pana złotym medalem za wieloletnią służbę. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje. Dziękuję. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej mam zaszczyt odznaczyć panią złotym medalem za wieloletnią służbę. Proszę przyjąć moje szczere gratulacje i serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo. Dla takiej chwili warto było. Bardzo serdecznie dziękuję. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej mam zaszczyt odznaczyć pana złotym medalem za wieloletnią służbę. Proszę przyjąć moje szczere gratulacje i serdeczne dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej mam zaszczyt odznaczyć pana złotym medalem za wieloletnią służbę. Proszę przyjąć moje szczere gratulacje i serdeczne dziękuję. Srebrny medal za długoletnią służbę otrzymuje pan dr Jarosław Nosa. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej mam zaszczyt odznaczyć pana srebrnym medalem za wieloletnią służbę. Proszę przyjąć moje szczere gratulacje i życzenia wszystkiego najlepszego. Dziękuję uprzejmie. Senat uczelni przyznał medale zasłużony dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu panu doktorowi Władysławowi Kopysiowi oraz panu magistrowi Jerzemu Zachębie. Z okazji inauguracji roku akademickiego jego magnificencja rektor przyznał nagrody za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Indywidualną nagrodę pierwszego stopnia za działalność naukową otrzymują pani profesor doktor habilitowana Anna Jaskulska oraz pan profesor doktor habilitowany Artur Jaskulski. Indywidualną nagrodę pierwszego stopnia za działalność dydaktyczną i organizacyjną otrzymuje pani doktor habilitowana Anna Skrzek, profesor AWF. Decyzją Wysokiego Senatu wyróżniony laurem został pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Skolimowski. Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia sylwetki pana profesora doktora habilitowanego Tadeusza Skolimowskiego, wyróżnionego najwyższym odznaczeniem uczelni laurem Akademii Wychowania Fizycznego. Pan profesor jest wzorem dydaktyka podziwianym przez wiele pokoleń studentów. Jego nazwisko znane jest każdemu fizjoterapeucie. Wszyscy uczyliśmy się z podręczników opracowanych przez pana profesora, wielokrotnie wznawianych, w których zawarta została podstawowa wiedza z zakresu fizjoterapii. Pan profesor był promotorem około 150 prac magisterskich i 14 doktorskich. Dzięki niemu nastąpił dynamiczny rozwój Wydziału Fizjoterapii. Podczas pełnienia przez niego funkcji dziekana Wydziałowi Fizjoterapii przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej. Poprzez swoją pracę doskonale poznał środowisko osób niepełnosprawnych i jego problemy, wykazując duże zaangażowanie w działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i środowiska fizjoterapeutów. To z myślą o pacjentach prowadził badania naukowe, aby na bazie uzyskanych wyników opracować najbardziej skuteczne środki oddziaływania terapeutycznego. Za swoją działalność pan profesor został wielokrotnie nagradzany. Najważniejsze odznaczenia państwowe to odznaka za wzorową pracę w służbie zdrowia oraz Srebrny Krzyż Zasługi. Za szczególne osiągnięcia pedagogiczne na polu kształcenia kadr zawodowych i naukowych kultury fizycznej, za ogromne zaangażowanie w pracy naukowo-badawczej i publikatorskiej, za niezłomne krzewienie idei kultury fizycznej, a zwłaszcza fizjoterapii, za niezwykłe umiłowanie swojej Alma Matris i wybitne zasługi dla jej budowy i rozwoju oraz za szczególne przymioty serca, umysłu i osobowości, wolą całego środowiska szkoły poprzez postanowienie kapituły profesorów oraz uchwałą Najwyższego Senatu, laurem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odznaczamy i wpisujemy do pamięci wszystkich z Akademią związanych oraz w karty jej historii pana profesora Tadeusza Skolimowskiego.
Zamykam uroczyste posiedzenie Senatu.